Cześć, dziś niedziela, godzina 11.15, więc zapraszam na nowy poradnik i dziś pokażę Wam, tak jak w tytule, jak zainstalować Windows 11 w Windows 10. Brzmi to może trochę dziwnie, ale już Wam to w tym poradniku szybko wytłumaczę i nie przedłużam i zapraszam do sedna poradnika. Na początku oczywiście zostaw łapę, zostaw suba i lecimy z dalszą częścią tego filmu. A więc w pierwszym kroku to, co musimy zrobić, to po prostu musimy włączyć Paną funkcję w Windowsie ukrytą. Przechodzicie do panelu sterowania, programy i funkcje. Tutaj włączmy wyłącznie funkcję systemu Windows. W ten sposób. Bądź również możecie dostać się do tej opcji inaczej, czyli przechodzimy do ustawienia. Następnie aplikacje. Programy i funkcje tutaj. I włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows. Następnie zaznaczamy Hyper Managera. Upewniamy się, że tutaj wszystkie te narzędzia mamy zaznaczone, że będą włączone. Klikamy OK. W tym momencie są włączone, doinstalowane funkcje, stosowanie zmian i będziemy musieli zrezetować system, aby te zmiany i funkcje zostały wprowadzone. Jak widzimy, uruchom ponownie teraz, więc ja uruchamiam komputer, wy swoje również i widzimy się za chwilę. Ok, gdy mamy już zainstalowanego Hypera, więc wpisujemy po prostu nazwę i uruchamiamy manager funkcji Hyper. W pierwszym kroku to, co musicie zrobić, bo na pewno myślę, że większość z Was nie zna tego narzędzia, tego managera, bierzemy manager połączenia wirtualnego. I tworzymy nowy przyłącznik sieci wirtualnej. Klikamy tutaj zewnętrzna, utwórz przyłącznik. Nazywamy go, jego nazwę sobie Christian IT. I wskazujemy naszą kartę sieciową, dajemy OK. Tak. Stosowanie zmian. Mamy stworzone, teraz tutaj na tym przycisku Poseidon klikamy prawie wszystkie myszy, nowy, maszyna wirtualna i teraz musimy przejść ten kreator. Klikamy tutaj dalej, nazywamy naszą maszynę, więc to będzie Windows 11. Wskazujecie miejsce, gdzie chcecie zapisać maszynę wirtualną. Ja to sobie zrobię tutaj na tej partycji. Dajemy ten folder, dalej. Tutaj klikacie drugą generację, dalej przypisujemy pamięć, ja tutaj przypiszę 4 giga, dalej tutaj wskazujecie to połączenie, które przed chwilą tworzyliśmy, czyli ten menadżer połączenia wirtualnego, dalej 64 gigabajty, tyle Windows 11 maksymalnie potrzebuje, macie lokalizację, gdzie to zostanie zapisane. I klikamy dalej. Tutaj bierzemy drugą opcję, zainstaluj system operacyjny z pliku obrazu rozruchowego. Wskazujemy miejsce naszego systemu. Oczywiście ten system pobierzecie sobie ze strony Microsoftu za darmo. Dajemy dalej i podsumowanie mamy. Klikamy zakończ. Tworzenie maszyny wirtualnej i różnych komponentów, dysków i tak dalej. Ok, jak widzicie, nasza wirtualna maszyna już stoi w jakimś tam stopniu z systemem Windows 11, ale teraz klikamy prawie wszystkie myszy, ustawienia i tutaj zabezpieczenia. Tą opcję musicie zostawić zaznaczoną oraz zaznaczamy włącz moduł TPM. Dajemy zastosuj. Przejdźmy jeszcze do procesor. Liczba procesorów wirtualnych dajmy 4. Zastosuj, ok. I teraz będziemy próbować uruchomić naszą wirtualną maszynę i zainstalować Windowsa. No i próbujemy uruchomić naszą wirtualną maszynę. Klikamy prawie wszystkie myszy połącz. Dajemy uruchom. Jak widać, trwa uruchamianie wirtualnej maszyny z Windows 11, którą nazwaliśmy. Tutaj macie postęp. Klikamy spację. I jak widać, uruchamia nam się instalator z Windowsem. Jak widać, działa.
Myślę, że fajny sposób i można sobie, jak widzicie, Windows 11 zainstalować na Windows 10. Numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Właśnie słuchaj teraz, teraz jestem pewien, co jest tu nieraz. To nie są media, kolejna wydarzyła ludzka się tragedia. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Uważnie słuchaj teraz, bo mam przeczucie jutro. Zła wiadomość nadejdzie, że intrus w sieci spowodował krach na giełdzie. Więc jest w błędzie, skoro myślisz, że to cię nie dotyczy. Haker przebiegu jest i tylko na to liczy. Po pierwsze każde zabezpieczenie można złamać, a haker włamie się tam, gdzie nigdy się nikt nie włamał. Ponadto każda informacja chce być wolna, a haker to istota zdolna, osobowość namolna, więc droga wolna. A ty miej na uwadze, kto ma biegłość w klawiaturze, ten nad ludźmi dzierży władzę. Więc jeśli sprytem obdarzony jesteś, bez snu wytrzymujesz krytycznej sytuacji zimną krew. I tak jak widzicie tam w tle, mamy Windows 11 postawionego w Windowsie 10. Myślę, że pomogłem. Fajnie można sobie teraz bawić, testować tym Windowsem. Jeżeli pomogłem, to oczywiście zostaw łapę, zostaw suba. Widzimy się z kolejnym filmem na Informatyka IT. Hejo!